Cześć kochani, dzisiaj kolejny film z serii tych takich szybkich, prostych, krótkich przede wszystkim, bo też z prezentacją kartki. Jest to kartka na wyzwanie Asi Szulik, gra w kolory. W czerwcu kolorem tym przewodnim jest kolor brzoskwiniowy. I no, ja mam dosyć dużo kwiatów w tym kolorze, bo sobie robiłam do kolekcji pierwszy pocałunek od Paper Heaven i tu właśnie też tej kolekcji użyłam. I jest tak właśnie brzoskwiniowo. Wewnątrz jeszcze nie ma życzeń, bo kartka jest taka nie na zamówienie, tak se o zrobiona. Z tyłu papier kwiatkowy. Jest tekturka dwuwarstwowa, sprzed okienko, wszystkiego najlepszego. Taka, wiecie, uniwersalna kartka. Też mi takich brakuje w moim sklepie, więc jak wiecie, ja te wyzwania traktuję tak, żeby mieć coś na zapas, jak właśnie ktoś mnie poprosi. Tutaj jest pod spodem rozcięta tekturka, bo ona jest taka bardziej okrągła. Ja ją tak rozcięłam też przez okienko, takiej serwetki. Ach, i no, czego tutaj nie ma, nie? Na dole też tekturki chyba przezokienkowe, albo kraftula, bo nie wiem, bo kraftula też miała w takim jednym z tych kitów za złotówkę tekturki listkowe i nie wiem, czy to nie one, ale głowy nie dam. Są takie oczywiście plastikowe listeczki, są listki z Lemoncraft wycięte. No tak mi tutaj się spasowało, bo jest taki żywy odcień zieleni. I te listki właśnie w ten żywy odcień zieleni się wpasowały. Jest kokardka zrobiona ze sznureczka, jest sizal, no i moje dwa kwiatuszki. Ale tutaj jest, jak widzicie, bardzo przestrzennie ta kartka, no to tak te 3 centymetry ma na pewno. A jeszcze w ogóle tekturka, mimo że jest dwuwarstwowa, też jest jeszcze na podwyższeniu. Wiecie, jak kompozycja jest tak wysoko, no to napis też chciałam trochę wybić, żeby on nie był taki bardzo tam schowany. Tak więc tak się prezentuje moja propozycja na grę w kolory, na kolor brzoskwiniowy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za te kilka minut ze mną, za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!